Tak jak powiedziałam, wykończyć dół można jeszcze w jeden sposób, może troszeczkę mniej wymagający, a całkiem ładny. Żeby to zrobić, musimy się pozbyć fastrygi. Nie boimy się wyrzucić fastrygę, ponieważ dół mamy sprasowany, więc nie ma najmniejszego problemu, żebym ja sobie tą fastrygę w tym momencie wyciągnęła. Dół i tak będzie mi się ładnie trzymał. A będziemy wykańczać dół. Ja będę to robiła zwykłą stylonową szarą wstążką, pasującą mniej więcej do pasków i mniej więcej do podszewki. Oczywiście można to też zrobić lamówką. Teraz, co robimy? Przykładamy sobie. Nasz końcówka ma wyglądać tak, że przyłożymy sobie naszą wstążkę do tej założonej części i ją tu przyszyjemy, po czym wywiniemy sobie taką przyszytą do góry i ręcznie przyszyjemy wierzch tej wstążki do materiału, powodując, że znikną nam wszystkie brzydkie szwy na dole, a jednocześnie chroniąc rajstopy przed tym, żeby nam się zaczepiały. Więc w tym momencie robimy tak, odginamy sobie i przypinamy prawą stroną wstążki do prawej strony wstążki. Ja od razu pokażę, gdyby ktoś chciał użyć gotowej lamówki, która wygląda w ten sposób, ona już jest pozaginana, to robimy dokładnie to samo. Też przykładamy prawą stroną do prawej strony, odwijamy sobie taką lamóweczkę, przykładamy idealnie do materiału i będziemy szyć w tym rowku. Natomiast ja przykładam sobie prawą stronę wstążki do prawej strony materiału i teraz uwaga, ja mam pęknięcie. Żeby mi to srebrne nie wyłaziło nigdzie na pęknięcie, od razu sobie założę kawałeczek do środka i przypnę 3-4 mm od brzegu. Przypinamy sobie w ten sposób równiutko. Brzeg do brzegu, prawa strona do prawej strony. Na drugim końcu dokładnie tak samo zakładając do środka, nieważne czy lamówkę, czy wstążkę. Przeszyję sobie tutaj na szerokość stopki, czyli tam powiedzmy 5 mm od brzegu lub jeśli mam lamówkę, to w rowku przypiętej lamówki i lamówka ułoży mi się później sama w tą stronę, natomiast ja po przyszyciu wstążkę sobie w tą stronę zaprasuję.